Panowie, dzień dobry i strasznie się cieszę, że mi się udało Was namówić na przyjazd tutaj na rozmowę. Ja bardzo głęboko wierzę, że oczywiście wywiad to jest mały pikuś w stosunku do tworzenia muzyki, ale bardzo wierzę, że miejsce, w którym się tworzy, ma duże znaczenie dla tego, jaki jest końcowy efekt. Nie wiem, czy macie tego doświadczenia, że nie wiem, zmiana miejsca nagrywania, czy koncert w dziwnym miejscu powoduje, że efekt jest zupełnie inny. Ciężko jest to pewnie wytłumaczyć słowami, ale tak jest, prawda? To wszystko jakby od odczucia się rozchodzi w momencie, w którym dzieje się sytuacja, bo na przykład jak graliśmy na barce, to właśnie było czuć to, że gra się fajnie i że to jest dobre miejsce, żeby to zrobić. Ja nie znam Was aż tak dobrze, ale widziałem gdzieś tam w YouTubie oglądając, że Wy macie doświadczenia w może nie dziwnych, ale nietypowych miejscach, że graliście jakieś takie pustynie. Tak, pustynia, ulica. W skateparku graliśmy kiedyś nawet w trakcie zawodów. Rozumiem, że jak jest taka propozycja, to łapiecie to i połykać natychmiast, tak? To zależy w sumie, ale jakieś koncerty w stodołach były i jakieś różne dziwne sytuacje. Jeśli mamy czas i czujemy jakąś może energię z tego, która może przypłynąć, to korzystamy. Ale ogólnie lubimy takie przedsięwzięcia, takie nietypowe. To się przekłada też na nagrywanie studyjne, to znaczy, bo ja rozumiem, że są ograniczenia techniczne i tak dalej, pewnie zaprzyjaźnione studio i różne możliwości, ale czy przy nagrywaniu studyjnym też zmiana miejsca w Waszym przypadku wchodzi w grę? Znaczy, w tym obecnie nagrywaliśmy u siebie, w swojej pracowni, można by powiedzieć, bo czuliśmy się tam po prostu komfortowo i też... Brak takiego ograniczenia czasowego, że trzeba uciekać ze sprzętem, tylko wszystko było cały czas rozłożone. Dlatego można wynieść własny sprzęt na łąkę na przykład. No. Są takie plany w sumie. Były pewne pomysły właśnie, tak. Powiedzcie, jak się zaczęło, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Jakie były same początki? Początki były w 2015 roku. Ja zamieściłem ogłoszenie na Facebooku, że tworzę taką muzykę i szukam osób, które chciałyby to ze mną tworzyć wspólnie. A mogę dopytać, jak brzmiało ogłoszenie, tworzę taką muzykę, załączyłeś tam coś? Czy... To znaczy, tak, załączyłem jeden utwór, który sam stworzyłem na komputerze, nagrałem. Tam była perkusja, bas, wszystko. I że coś w tym stylu chciałbym... Trochę tak w punktach wypisał, co chciał robić. Tak. Ogólnie miałem taką jasną wizję na to, jak sobie to wyobrażam i też jakie mam podejście do muzyki i dotychczas nie mogłem znaleźć żadnych osób, które by jakoś podzielały tą moją wizję i mój punkt widzenia. A właśnie Oskar i Kamil, bo to był nasz uprzedni perkusista, nasz pierwszy perkusista, właśnie poczuli to samo. Wtedy w szkole wymyśliliśmy, że chcemy mieć zespół, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką można robić, więc zakładamy zespół, ale na początku graliśmy jakieś tam punk rocka, metal, to chyba większość tak zaczyna. Ale właśnie od początku mieliśmy pomysł, że chcemy robić coś takiego, może właśnie bez wokalu, ciekawego, żeby tam była jakaś energia taka właśnie punkowo-metalowa, ale żeby było trochę takie ciekawsze, opowiadające jakąś historię. Więc mieliśmy z góry taki już konkretny pomysł na to, co chcemy robić i nie mogliśmy znaleźć gitarzysty, próbowaliśmy tam z różnymi osobami. To los nas w ogóle połączył. Tak, i później my wtedy byliśmy, w ogóle Kamil wtedy zdawał prawo jazdy, więc siedzieliśmy w poczekalni, on był przed egzaminem i znaleźliśmy ten post Piotrka. I czytamy właśnie te podpunkty i no, chcemy właśnie to robić, to też, no tak, no wszystko się zgadza. Od razu do niego zadzwoniliśmy, Kamil wtedy poszedł na ten egzamin, szybko go nie zdał. Wróciliśmy do domu, mówiliśmy się z Piotrkiem od razu nagranie, właśnie tutaj w Krakowie nawet. To w ogóle było tak, że ja nie jestem ze Śląska. Ja mieszkałem wtedy w takiej małej miejscowości pod Wadowicami, nazywa się Dąbrówka. No i początkowo, no właśnie pierwszy raz spotkaliśmy się w Krakowie. Na czym session? Na czym session, żeby tak się poznać, wspólnie zagrać, żeby się poczuć. Jak w Kraków muszę zapytać, gdzie to było? Na Ditla. Salki do wynajęcia na godziny. Na Ditla było mieszkanie, w którym się wychowałem jako dziecko. O, wszystko się złamało. Na pewno to nie było pod dziewiątką. Ja byłem bliżej. Ale by było. W którymś momencie użyłeś sformułowania, że
Tak jak wszyscy zaczynaliśmy od metalu i banka. Teraz wszyscy. Nie wszyscy, wszyscy. Od hip-hopu wszyscy zaczynają. Jesteście trochę na ofie już od samego początku. No, tak to wygląda. Wczoraj rozmawiałem z Abradabem, robiłem długi wywiad. Naprawdę to się strasznie rzeczywistość przewartościowała, dlatego jesteście dla mnie ciekawym przypadkiem, że zdecydowaliście się na coś tak offowego. My sobie wtedy wymyśliliśmy, że jak będziemy robić coś oryginalnego i nietypowego, to że to się przebije. Aha. I chyba dalej tą taką trochę naiwną, z tą taką naiwnością chyba trochę dalej idziemy z tym. No bo jednak wyszło na to, że może trzeba było robić ten hip-hop właśnie, albo rap, który od razu się wstrzeli w to, co jest popularne. I zniknął w tym oceanie. No, może właśnie tak. No dobrze, ale co się stało? Kamil wybrał drogę zdawania w nieskończoność prawa jazdy. W końcu zdał za 7 razy. Został stolarzem. Bardzo fajny artystyczny zawód. Tak. Kamil wybrał później swoją drogę i mieliśmy właśnie długo problem z znalezieniem perkusisty. Aż w końcu znowu też przez internet, bo w ogóle my się wszyscy przez internet poznaliśmy, więc to też jest chyba takie... Ta historia właśnie kontynuuje teraz jakby w moją stronę i... Ale musisz teraz cofnąć trochę siebie i swoją historię. Bo ja właśnie wcześniej to ja grałem w wielu zespołach, w różnych projektach metalowych, punkowych, bluesowych. Czyli jedno. Jakichś tam rockowych, grunge'owych, nie? Tam miałem dużo projektów, ale wszystko to jakoś tam, nawet hip-hopowe. Hip-hopowe też. No, jakoś to wszystko gdzieś tam się nie udawało. I w pewnym momencie już tak trochę z taką rezygnacją nawet sobie pomyślałem, kurczę, chciałbym robić coś takiego, co tak naprawdę przemawia przeze mnie, przez tą muzykę, którą tworzył. I mówię, dobra, no to szukam. No to zacząłem szukać. No i na Facebooku znalazłem ogłoszenie tych oto tu panów i zaprosiłem ich do siebie na salkę ówczesną w Chorzowie. No i właściwie, jeśli mogę mówić za siebie jedynie, ale ja po pierwszej próbie wiedziałem, że zostanie no, panowie. To tak od razu było czuć, że na tych samych falach nadajemy. Właśnie też posłuchałem próbek tam materiału, sobie o, podoba mi się. Przeczytałem post, mówię, o, tak, sprawdzimy. I miałem takie dosyć dużo takich doświadczeń, które się tam nie udawały, więc miałem takie, zobaczymy. Ale jak już się spotkaliśmy, to już wiedziałem, że dobra, na pewno będziemy próbować. No i mijają 4 lata, chyba już nawet więcej. Dalej próbujecie. I dalej próbujemy. Ale nie do końca żartuję, dlatego że pamiętam jakiś taki moment, na Barce rozmawialiśmy i kiedy ja mówiłem o przekazaniu waszych nagrań dalej, to protestowałeś się trochę, że to już nie jest to, co robimy teraz, czyli dalej próbujecie. To jednak jest tak, że w tej chwili pewnie rok to jest sporo, nie? Żeby przesuwać się mentalnie w różne strony. Niezależnie od tam katalogu wydawniczego, koncertów i tego wszystkiego, to w głowie gra cały czas coś nowego pewnie, nie? Chociaż jakiś... Myślę, że cały czas rozwijamy tą ideę, która od początku nam przyświecała. Ta płyta, którą teraz zrobiliśmy, to jest takie naturalne rozwinięcie poprzedniej. Tak. To jest to, co było wcześniej, ale lepiej według nas. Tak, jeszcze też... Z większą świadomością. Jeszcze też dochodzi do tego ten czynnik zmiany jakby perkusisty i wcześniejszy materiał był stworzony w pewnej części. Można trzech przewinąć w sumie. Z nimi w pewnej części był napisany ten materiał i dopiero jak skończyliśmy tamtą płytę, ja tak jakby na sam koniec całej produkcji doszedłem, skończyliśmy tamtą płytę, trochę pokoncertowaliśmy, poznaliśmy się lepiej i zaczęliśmy robić drugą płytkę, nad którą teraz właśnie jakby pracujemy. Ta druga jest dopiero tym, czym my jesteśmy. W trójkę. W tą trójkę. Tak. I dopiero ta druga jest tym, co my robimy wspólnie. A czy mogę zaryzykować tezę, bo nie mam aż takiej wiedzy, ale no czuję, ja to mówię, że mówisz, że teraz dopiero to jest to, o co chodzi, bo jesteście bardzo mocno oparci też na twojej perkusji w tej chwili. Czy tak było wcześniej? To się zmieniło trochę? Znaczy, wiesz, nie wiem, co powiedzieć sobie. Nie, Rafał chyba dodał dużo od siebie. Poprzedni perkusiści nie grali tak jak Rafał. Właśnie, i ta perkusja była na pewno oszczędniejsza. Tak by miało pytanie, że teraz ta perkusja jest bardzo wyrazista, bardzo, bardzo mocnym elementem. No tak, no ale to jest charakter Rafała w tym momencie. No ale jak widzę, szukaliście właśnie kogoś takiego, okazało się, prawda? Szukaliśmy kogoś, kto by chciał to rzeczywiście robić, ciągnąć ten zespół dalej. Bardziej kogoś, kto będzie podzielał naszą wizję. Tak. Może. A to już jak on gra, jaki jest jego styl, to już po prostu jego element, jego... Ja właśnie tak się starałem nie zamykać, tylko po prostu dać tam, ile moja głowa jest w stanie tam przetworzyć. Mówiłeś też trochę, że się wcześniej miotałeś, robiąc różne rzeczy. Potem się okazało, że siedzi w głowie coś takiego. Możecie mi wytłumaczyć
trudniejszą i najprostszą rzecz. Skąd pomysł na takie granie? Bo ja nawet nie chcę tego definiować. No, wiemy, o co chodzi, taką długaśną, psychodeliczną, instrumentalną muzykę, prawda? Ale naklejki to jest... Każdy z was pewnie może to o tym inaczej opowiedzieć. Tylko skąd ten oryginalny pomysł, ta tęsknota za czymś, co jest tak bardzo w kontrze do tego, co się dzieje? Każdy z was musi to osobno powiedzieć. No ja coś takiego czułem od samego początku, jak sobie wymyśliliśmy, że chcemy robić zespół, czyli powiedzmy nawet na siłę zrobić coś totalnie innego niż wszyscy dookoła. Musiałeś coś wcześniej usłyszeć, co spowodowało, że pomyślałeś, no tak, to jest to. Co to mogło być? Ja wszędzie dookoła słyszałem tego punk rocka i metal i rap. Mhm. I pomyślałem sobie wtedy z Kamilem, że my chcemy robić, też chcemy mieć zespół, bo to jest fajne, ale chcemy robić coś totalnie innego niż wszyscy inni. No więc możemy grać bez wokalu, bo wszyscy mają wokal, możemy robić długie utwory, bo wszyscy robią 3 minuty, żeby do radia mogło wlecieć. No i chcieliśmy jakąś historię też tym opowiadać, no żeby ta muzyka instrumentalna była ciekawa, bo my wtedy zaczęliśmy słuchać, my nie słuchaliśmy wcześniej żadnego takiego post-rocka czy coś takiego. I wtedy się zainteresowaliśmy tą muzyką i stwierdziliśmy, że to jest nudne, to jest takie nieciekawe, tam się nic nie dzieje, więc chcemy robić muzykę instrumentalną, ale w której się będzie dużo działo. No bardzo, bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na to, o co chciałem zapytać w sumie, bo właśnie coś takiego chciałem wyciągnąć u ciebie. No ja od początku też po prostu czułem, że w tę stronę chcę podążać, w sensie słuchałem innej muzyki. Tak jak Oskar właściwie, nie słuchałem takiej muzyki instrumentalnej, post-rockowej. Jakoś mnie to nie interesowało, ale czułem, że coś właśnie w tym stylu chcę grać, taką muzykę bardziej rozbudowaną pod kątem kompozycji. Ale czemu? Czemu nie chciałeś robić prostej muzyki? Nie, bo to, o czym to nie ma prostego umysłu. To jest dość specyficzny bunt, bo bunt z punkowców był przeciwko muzyce Genesis, Która rozmawialiśmy przed chwilą. A wy się teraz buntujecie po muzyce, której słuchacie, nie? Więc jakby jest to bunt do kwadratu. To bardzo dobrze. A to jest bardzo, bardzo interesujące, bo to jest tak jakby walka z samym sobą. Pętla maszy. Ty masz odrobinę inną historię, ale okazało się, że się działo w tobie też coś podobnego, tak? No ja jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, to musiałbym powiedzieć, skąd ten pomysł. Właśnie bardzo dużo różnej muzyki jakby poznałem przez to, że w różnych projektach grałem, dużo różnej muzyki słuchałem i... Wiedziałeś, czego nie chcesz. I wiedziałem, to jest bardzo dobre, wiedziałem, czego nie chcę, ale też wtedy muszę przyznać, wpadłem na De Mars Volta i całą jakby... Wszystko, co robił Omar Rodriguez Lopez, bardzo, bardzo, bardzo mi siadło i właściwie przez kilka, może lat nawet, eksplorowałem jego dzieła, no bo jest tego dość dużo. I miałem takie, kurczę, to jest właśnie ta wolność, taki ten przekaz, nawet jak nie ma słów, ale to tam są te emocje zawarte i tak sobie pomyślałem, tak. Ja nie wiem, czy ty nie użyłeś najważniejszego słowa w ogóle w tej całej dyskusji, czyli wolność. Dlatego, że historie, o których mówiliśmy wcześniej, metalowcy się obrażą, punkowcy się obrażą, bo oni zawsze protestowali przeciwko czemuś, ale oni mają dużo ograniczeń. To są pewne formuły muzyki, które narzucają, no podobnie jak hip-hop. No. Spróbuj mieć czapeczkę o 15 stopni nie tak i już jesteś w ogóle... Inny gatunek. Żartuję trochę, ale to są bardzo skodyfikowane gatunki, prawda? Punkowiec nie może nagrać 7-minutowego utworu, w zasadzie ale nie może. Ja nie powiedziałbym, że metalowcy czy punkowcy nie są wolni, przez to, że ta muzyka jest w jakichś ramach zamknięta. No, nie wierzę, że ktoś, kto robi metal, sobie myśli, a jestem ograniczony, tak. Ja nie twierdzę, że oni myślą, że nie są ograniczeni, bo myślę, że oni trochę nie wiedzą, że są ograniczeni, bo to, dla mnie to są gatunki, które narzucają pewną kodyfikację. No tak. Oczywiście trochę upraszczam, bo w tej dziedzinie, wiadomo, dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy i są w ogóle wspaniałe historie, ale to są gatunki, które mają na wejściu, jak wchodzisz, pewien kształt i katalog zachowań, z którego nie bardzo można... A z tego, co wy opowiadacie, to wyście szukali wolności, bo wy nie macie tego dziennika ustaw, no. No nie. Ale trochę tak było, że chcieliśmy też wyjść poza to, co nas otaczało. W sensie, że wszędzie dookoła było, chcemy grać metal na przykład. Chcemy grać jak oni. Chcemy grać jak oni jest bardzo ważnym też sformułowaniem, bo to jest jakby mimo wszystko trochę kopia. Chyba gdzieś tam. I to właśnie jest kopia tego dziennika ustaw. Chcę grać jak oni, czyli narzucać to
koszulki, okładki płyt, trochę formę, trochę zachowanie na scenie i te różne rzeczy. Ludzie się strasznie obrażają, jak im się tak mówi, ale ja naprawdę zawsze uważałem, że na przykład w każdym gatunku jest bardzo dużo kreatywnych zespołów, które robią swoje rzeczy, nie wiem, no. Z punkowców też wyszedł zespół The Clash, czy Police był punkowym na początku, który tam gdzieś tam rozwijali, prawda? Z hip-hopu też wyszło wielu artystów, którzy są po prostu muzykami teraz, a nie hip-hopowcami. Ale początki gatunku właśnie w momencie, kiedy się ma kilkanaście lat, to bardzo często jest no, pewien trochę nieprzekraczalny kodeks zachowań. I wydaje mi się, że wam się to udało. No tak to czytam. W sumie to jest ciekawe, jak o tym tak myślę, bo no. Ten, żeby to też nie brzmiało źle, że mamy coś do punk rocka czy metalu. Nie, bo, nie. Tylko, że taka jest, takie są fakty, prawda? Ale to jest muzyka, którą na przykład ja ją kocham, słucham codziennie i będę słuchał codziennie. A mimo wszystko chciałem robić totalnie coś innego przeciwko temu. Nie wiem, czemu tak jest, ale mi się to podoba. Myślę, że z uwagi na pewne ograniczenia, że tam byś pewnych rzeczy nie mógł zrobić, bo byś nie wyskoczył już z pewnymi historiami. A tu, jak rozumiem, macie ocean możliwości, tylko od waszej trójki zależy... Możemy czerpać ze wszystkiego i spełniać się, robiąc coś innego dzięki temu. No ja właśnie miałem taką potrzebę, tak jak właśnie dookoła wszędzie było, chcemy grać jak ci, to ja miałem właśnie, chcę grać jak coś, czego nie ma. Albo chcę grać tak, jak mi w głowie gra. Tak, właśnie. Czy się to komuś podoba, czy nie, to jest sprawa następna. Choć padło tutaj takie stwierdzenie, że liczyliście na to trochę, że jak myślicie inaczej, to może zostaniecie zauważeni. No ja was na przykład zauważyłem przez to, prawda? W połączeniu na festiwalu, że gra się zupełnie inaczej. Jest to przypadkowo trochę może bliskie też mojemu sercu, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale właśnie, że jesteście trochę w kontrze i w opozycji. Natomiast nie wiem, czy jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jak wam się udało w tej formule, mając wolność, uzyskać taką samą dyscyplinę, żeby to było interesujące na scenie, bo jest. Bo czasami też jest druga strona medalu wolności. Jak jest wolność, to sobie jedziemy w kosmos i to nas obchodzi, jak to ludzie odbierają, prawda? A wy macie bardzo tą dyscyplinę na scenie mocno zrobioną. Tak? To wszystko jest opanowane. Ja myślę, że jakimś, według mnie, jednym z może niewielu odpowiedzi na to pytanie jest to, że my na próbach dużo czasu spędzamy bez instrumentów w dłoni, tylko rozmawiamy, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami do tego, czy tu powinno być krócej, czy dłużej, czy może jest nudne, czy w ogóle nam się to podoba. Bo można przyjść grać, odpływać właśnie w jakieś jazzowe improwizacje, czy jakkolwiek grać sobie po prostu, a później o tym nie rozmawiać i wydawać to, co wychodzi jakby z nas. A no, mam wrażenie, że tak właśnie siadamy, rozmawiamy dużo, piszemy też przez internet i ta komunikacja jakoś gdzieś tam mi się wydaje jest takim spoiwem, które w późniejszych etapach pozwala na to, żeby całość zyskała takiego przyjemnego kształtu. Znów jestem pozytywnie zdziwiony, dlatego że mogę odbić tą historią, którą powiedział mi Kuba Więcek, pewnie wy słyszeliście, więc to jest polista polski, młody chłopak, jeszcze młody, ma 26-27 lat. A on jest takim trochę przebojowcem, bo on studiował i w Danii, i w Holandii, i do Stanów jeździł. I jak miał lat, nie wiem, 19, wbił się na backstage koncertu swojego absolutnego idola. Saksofonisty Bikonica, który z Davisem grał i tak dalej. Nie wiem, jakim cudem bił się na backstage w Nowym Jorku i powiedział mu w dodatku bezczelnie: proszę pana, chcę u pana brać lekcję. Bikonic go zaprosił do domu i udzielił mu lekcji, która trwała 3 godziny, w czasie której nie wzięli instrumentu do ręki. Rozmawiamy. To jest właśnie to. Jest to rzecz, myślę, kompletnie niedoceniona i trochę traktowana przez wielu by była jako jakaś bzdura. No, jak mamy salę prób, to grajmy. No. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element. No, ja też otworzyłem oczy, jak mi więcej o tym powiedział, że to tak było, bo też bym sobie pomyślał, jak już jestem u końca, to byśmy pograli co. Tak, się okazało, że to jest bardzo, bardzo istotna warstwa. To teraz mam zadać najtrudniejsze pytanie. Gdzie jesteście dziś? W którym momencie?
jak widzicie to, co jest teraz, jak widzicie to, co będzie? Gdybyście mieli trochę puścić też wodze wyobraźni. No bo grając muzykę jesteście też w jakimś, na jakiejś trochę karuzeli, kiedy, nie wiem, no przed chwilą dowiedziałem się, że jedziecie do Portugalii, tu jest koncert, tu jest coś jeszcze, prawda? Ale jest ta chwila na zastanowienie i na pomyślenie, że nie odkładajmy pomyślenia, co będzie na za pół roku, jak skończymy koncerty, tylko myślmy, gdzie chcemy pójść. Rozumiem, że druga płyta jest teraz podstawą, prawda? Tak. Ale czy ona już jest dla was zamkniętym etapem, w sensie mentalnie? No jeszcze nie wyszła do końca. Nie, ja wiem, że nie wyszła, ale czy dla was jest zamknięta mentalnie, bo to jest osobna historia, o którą często pytam muzyków, bo jakieś, nie wiem, kalendarze wydawnicze, wytwórni, plany promocyjne i tak dalej, często powodują, że kiedy płyta wychodzi na rynku, to zespół jest kompletnie gdzie indziej już, prawda? A tak, my się tak. Jeszcze promować na koncertach i... My tak mieliśmy z pierwszą płytą, że ona już tak nam się przejadła i przy tej właśnie myśleliśmy, że to trzeba w odpowiednim momencie właśnie zakończyć, zamknąć ten etap i już pójść dalej. Więc mi się wydaje, że no ta płyta jeszcze nie wyszła, ale no już ją skończyliśmy, więc... Już jest etap trochę taki zamknięty, jeżeli chodzi o tworzenie tej muzyki. To już jest takie... Bo tam można by jeszcze siedzieć, jeszcze w tym grzebać, jeszcze coś ulepszać, ale też właśnie nie ma sensu, no bo później ona jest wypruta ze wszystkich emocji. To jest podobno bardzo ważny moment, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Tak. No to już na doświadczeniach z pierwszej płyty chyba wiedzieliśmy, kiedy powiedzieć stop, bo mam 7 kawałków, a chcieliśmy chyba trochę więcej, bo płyta ma 45 minut, a chcieliśmy godzinę, ale to by trzeba jeszcze robić, nie wiem, za 2 utwory. Ale one by były na siłę znowu skomponowane, no, może już też trochę inne. Tak, właśnie to jest to, że już czuliśmy, że już zaczynamy iść już w trochę innym kierunku i że tak. To już może jest ten, jakby to, co zgromadziliśmy na tej płycie, że to już jest to materiał. Żeby to zamknąć. Tak, że to już jest... Ważne wiedzieć, kiedy... Zdecydowanie się. A konceptowo, czy to jest, w kontekście tego, co mówimy, że to jest się wy tu i teraz, a nie kiedyś i jeszcze nie za chwilę, będziecie grać płytę po prostu w całości, konceptowo? Czy w dalszym ciągu set to jest jednak trochę Greatest Hits? Jeżeli można użyć tego słowa. Ciekawe pytanie, bo w sumie nowa płyta to będą same Greatest Hits, więc chcemy grać Greatest Hits nową płytę. Jednocześnie. Znaczy, nie, bo wydaje się logiczne, żeby tą płytę po prostu zagrać te 45 minut od początku do końca, ewentualnie potem, jeżeli koncept pozwala, czy sytuacja pozwala, czy zbliżczy coś tam. Możemy zagrać sam, ale my robiliśmy to zawsze tak, że my te kawałki układaliśmy, że ta kolejność na płycie, niekoniecznie to musi tak wyglądać na koncercie. Okej. I na przykład staramy się robić tak, żeby zacząć koncert jakimś kawałkiem takim, który typowo wprowadza w klimat, później uderzyć czymś mocniejszym, ale no to wtedy trzeci kawałek powinien być jakiś delikatniejszy, żeby trochę rozluźnić emocje. Później znowu wejść na przykład z mocniejszym. Właśnie wizja tych utworów na koncercie jest zupełnie inna niż na płycie. Tak. Ale wizja w sensie konstrukcji całości, czy wizja też w sensie wersji samego utworu? Konstrukcji całości. Konstrukcji całości. Bo raczej utwory mają, powiedzmy, że jedną wersję. Wiadomo, że będą się trochę różnić, tak, ale... Ale trochę, a nie radykalnie. Tak. Czyli konstrukcja, dramaturgia koncertu wymaga czegoś trochę innego niż, niż płyty, która jest no przede wszystkim też słuchana w trochę innych warunkach. Tak, właśnie o to chodzi. I koncert też trzeba dostosować do tego, ile mamy grać, bo tu powiedzą pół godziny gracie, a tam powiedzą macie półtorej godziny. Wydaje mi się, że macie 40 minut. Tak. Chcielibyście. Słuchajcie, życzę wam, żeby z tą drugą płytą było tak, jak ma być. To znaczy, żebyście nie czekali na wydanie tyle, żebyście byli mentalnie gdzie indziej. Ale jedno pytanie muszę zadać o to gdzie indziej. Zapomnijmy trochę, że ta płyta jeszcze nie wyszła. Umówmy się, że już wyszła i zagraliście parę koncertów. Gdzie jesteście teraz, jak sobie rozmawiacie w sali prób? Bardzo trudne pytanie w sumie, ale ja mam takie wrażenie, że jako zespół idziemy jakby wspólnym krokiem jakoś tam cały czas do przodu. Mam wrażenie, że od sumie samego początku, nawet mimo jakichś tam różnych niedogodności w stylu pandemia i tak dalej, ciągle rozwijamy się, ciągle nabieramy jakby nowych doświadczeń, ciągle gdzieś tam wpadają nam nowe pomysły do głowy i
jak siedzimy na salce, rozmawiamy czy gramy, to na przykład w mojej głowie jesteśmy znowu krok dalej, czyli gdzieś koncerty, może trochę większe koncerty, wiadomo, ta wyobraźnia pracuje i chciałoby się dużo, a rzeczywistość później weryfikuje to wszystko, co w głowie się układa. No ale mam wrażenie, że idziemy cały czas do przodu. Idziemy do przodu. I mi się wydaje, że mimo wszystko, mimo że już gramy tyle lat, to że cały czas jesteśmy na początku, że mimo że ta jedna płyta wyszła, ta druga zaraz wyjdzie, to jest cały czas taki początek. I wyobrażam sobie, że jeżeli ta druga płyta wyjdzie, zostanie wydana, tak jak nie, żeby była wydana, to że wtedy przejdziemy, osiągniemy chyba już trochę ten poziom, status, który chcielibyśmy osiągnąć, żeby już się móc nazwać takim pełnoprawnym zespołem, który, że to jest już profesjonalna inicjatywa, która rzeczywiście gdzieś funkcjonuje, zaistniała w świecie i może ją spokojnie prowadzić. A na razie to jest cały czas taka próba właśnie zaistnienia, taki początek. Założyliśmy zespół i próbujemy coś z tym zrobić. To ostatnie pytanie, czy jest inna droga? Czy jest inna droga taka, że okaże się, że żaden poważny wydawca, ale poważny mówię trochę z przekąsem, nie chce dla was postawić i że robicie to sami po prostu? A to taki był plan na początku. No to wtedy znowu wydrukujemy płytę sami i będziemy ją wydawać sami, no. I próbować będziemy dalej. Wydaje mi się, że współcześnie to też jest plan na życie, dość mocny. On też wam daje innego typu wolność, bo wtedy możecie wydawać w sieci na przykład też, nie wiem, symboliczne epki. W waszym przypadku ta epka będzie miała pewnie... Jeden utwór. Tak, ale jest taki plan, żeby właśnie wydawać takie dżemy na przykład, grać po prostu dżemy w różnych chodzi miejscach. Chodzi o zapis konkretnej sytuacji tu i teraz, która się urodziła, bez czekania na duże przedsięwzięcie, które no, rozciąga się na miesiąc. Ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, jest w sumie dobra, tylko że brakuje nam jakiejś takiej profesjonalnej promocji może tego wszystkiego. Bo wiadomo, fajnie sobie wydrukować to wszystko samemu, tylko żeby potem to się rzeczywiście sprzedało i żeby ten zespół miał coraz więcej odbiorców. Mi się wydaje, że wydawca to właśnie... Chcielibyśmy mieć tego wydawcę, żeby on mógł rozgłośnić ten zespół. Ale ja wam przede wszystkim życzę wydawcy i to jest... z tym was chciał zostawić, który zrozumie i polubi to, co robicie. Bo to jest podstawa do tego, żeby to dobrze zrobić. Ale i tak wierzę, że dacie sobie radę. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.